Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Sklep muzyczny Demo oferuje szeroki wybór gitar klasycznych, akustycznych i elektrycznych, instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, efekty gitarowe, kolumny głośnikowe i wzmacniacze. Piła, ulica Budowlanych 11. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepmuzycznydemo.pl. Studio Fotowideo zaprasza. Film i zdjęcia z Waszego ślubu i wesela. Zapraszamy na naszą stronę. Dzisiaj gościł w Pile marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy regionalnego ośrodka radioterapii w Pilskim Szpitalu Zespolonym. O godzinie 13 Marek Woźniak wraz z senatorem Piotrem Głowskim, starostą pilskim Tomaszem Bogajskim oraz posłem Adamem Scheinfeldem udali się na teren budowy obwodnicy śródmiejskiej. Że jest miejsce. Jest miejsce. Trawnik powstał taki, że tu są drogi po tej stronie. Nie ma przejścia, nie ma komunikacji. Obwodnica w Pile zrobiła dwa razy to samo, to jest powtórka. Tak? Najpierw odcięła samoloty od pasa startowego, a tutaj odcięła mieszkańców. Czyli będzie bieg przez przeszkody, tak, przez, tak, ten, ja przez ten trawnik. Ja myślę, że tak to będzie zorganizowane. Niestety będzie to wymagało od razu na etapie budowania, otwierania, poprawiania. No, bo trzeba będzie doprowadzić. Tereny tutaj nawożono, tam bardzo dużo gruzu zostało nawożone w tamtej części. Także to jest w tej chwili przygotowane. To jest świetne miejsce na... To jest praktycznie puste. Tak. Znaczy w planie zagospodarowania jest od kilku lat już przeznaczenie tego terenu pod funkcje takie sportowe, turystyczne. I to po prostu trzeba zacząć dawać ludziom wydzierżawiać, sprzedawać, żeby to zagospodarowywali, bo tutaj miasto... Ładne drzewo, stąd to trochę trzeba... Znaczy, no bulwary wyglądają tak, jak wyglądają, no to jest też tak samo wszystko. Dokładnie. No, to powinny być ścieżki rowerowe, które prowadzą tą stroną i wracamy drugą do centrum miasta. Tam fragmenty są porobione, one nie są tu są połączone. Pod mostami brakuje przejazdu na przykład. No, trzeba przenieść rower górą. No, zupełnie jakieś takie lokalne absurdy. No i trzeba zacząć współpracować z RZGW, bo ten teren tak naprawdę to nie należy do miasta, tutaj przy samej wodzie. No ale z drugiej strony, jak wiadomo, że RZGW tego nie robi, to może, inne miasta... Może spróbować to po prostu wziąć w nim. Chociażby pierwszy. Bo w Śremie burmistrz już jest na dobrej drodze, żeby to przejąć. Znaczy oni na pewno, jakby ktoś z nimi chciał rozmawiać i zaczął takie rozmowy, to można inwestować na swoim majątku. Tak jest. Piotr Głowski wyjaśniał marszałkowi problemy z zagospodarowaniem Starorzecza i wykorzystaniem niezwykle przyrodniczo atrakcyjnych terenów centrum miasta. Grupa polityków udała się również na końcowy odcinek budowy. To był najtrudniejszy technologicznie fragment budowanej drogi. Mamy tam powyżej elektrownię wodną, która reguluje poziom. I tak naprawdę te zalania, które nawet się zdarzały, jak były bardzo wysokie stany, dotyczyły no tam praktycznie tylko tych bulwarów najniżej położonych, nie wyrządzały z reguły większych szkód. No jak to się nie dzieje zimą, to tam nie zamarza, to byłby taki największy problem.